Witam w 16 odcinku Salt and Sanctuary. Jesteśmy przed bossem opcjonalnym. No niestety doszedłem do niego poza odcinkiem. Spróbuję wam pokazać później jeszcze dojście do bossa. Oraz zrobiłem sobie troszeczkę farmy. Jak widać 5 poziomów doszło. Mam też na sobie troszeczkę lepszą zbroję. Czekajcie, tylko zobaczę, tu wszystko chodzi. Ładnie, coś jeszcze się mi gra nie odpaliła z jakiegoś powodu. Czekajcie, co tu się dzieje teraz dziwnego? O, teraz chciała wszystko dobrze. Dobra, już chodzi. Także mam teraz na sobie dodatkowo Rider's Harness. To jest troszkę lepsza zbroja, bo jak widać mam 80 udźwigu. Poprawiłem trochę udźwig. No i tak, rękawice mamy już na plus 6, buty na plus 7 i czapkę też na plus 7. Także jest troszeczkę lepszy pancerz, a konkretnie tak to teraz wygląda. Co jeszcze? No praktycznie pofarmiłem sobie troszeczkę też tych rzeczy do upgrade'ów. Farmiłem tego dużego koksa tam w tym podniebnym zamku. No i szukałem tutaj tej właśnie lokacji. Zdobyłem też jednego potka, bo oddałem jakieś tam flaki liderowi. Generalnie no tutaj jest dużo spadania, dużo skakania. Trzeba zeskoczyć z pewnego miejsca od tego drugiego sanktuarium w tej właśnie lokacji. Przed głównym bossem. To jest ta lokacja, nie ta całkiem przed głównym bossem, tylko ta poprzednia. Tam, gdzie biliśmy tego błyskawicowego krakena. I tu się generalnie idzie od właśnie tego drugiego sanktuarium. Ja przypuszczalnie zginę na tym bossie i wtedy wam spróbuję jeszcze pokazać dojście. Zrobię to też chyba po wygranej walce. Także zrobimy sobie jedno podejście. Nie wiem właśnie czym się ich bije, więc wziąłem sobie miecz i młotek standardowo. Ja myślę, że sobie jeszcze tutaj włączymy duszka i świętą broń i spróbujemy tego bossa obić. No a później będzie dalej w tym odcinku. Jeszcze spróbuję wam właśnie pokazać samo dojście, bo ono jest strasznie skomplikowane. No tak, mamy trzech pajaców. Zobaczmy, czy uda się któregoś zdzielić młotkiem. No, za bardzo to on nie dostał. Nawet bardzo mało. Teraz jakby tutaj zrobić. Czekajcie, ja bym się musiał tutaj napić, w ogóle wyturlać co najlepiej. Strasznie mnie leje. No, to się źle skończy. I właśnie czy mi tutaj lać. Jakoś tak nie wierzę, żeby oni byli na młotek. Ale może są. Dobra, zablokowałem duże rzeczy. Spróbujmy obić tego. No ten z mieczem by był chyba najlepszy. Ale już chyba nie żyje. A muszę powiedzieć, że strasznie twarde koksy. No i zobaczymy, co z tym bossem będzie. Nie wiem, czy się będę z nim bił. Twardy jest, muszę powiedzieć. Twardy. To jest opcjonalny boss i są z niego chyba aż 3 dusze do upgrade'ów. No właśnie, i teraz ja spróbuję jakoś odtworzyć, jak ja tam szedłem. Zaraz, zaraz, jak to było? Tutaj oczywiście będę ginął regularnie, milion razy. Ale może mi się tym razem uda to jakoś wydostać. Dobra, tu jesteśmy, okej. Teraz tak, żebym sobie przypomniał, jak to było. Chyba tutaj. Zdaje się, że jak znajdę tą lokację, to już będę mógł powiedzieć, że to jest ta. Tak, to jest chyba tutaj, w tym miejscu. Jeden skok. I teraz tak, musimy się tutaj po lewej stronie dostać i złapać. I to jest. Sam nie wiem, jak mi się to raz udało. Bo tu zawsze brakuje. Po prostu praktycznie zawsze. Nie wiem, jak tam. Raz mi się tam udało wleźć, nie wiem, czy to nie było przypadkiem od góry. Ale tutaj właśnie trzeba było wskoczyć. Jeszcze spojrzeć tutaj z tej strony. Nie wiem, czy nie było tak, że tam było trzeba na górę wejść, gdzie widać to przejście. I przejść po prostu środkiem i dopiero tutaj spadać. Czy tu się w ogóle jest to możliwe, żeby się dostać? O, tak, można. Właśnie tu można się dostać. Dobra. Czyli to jest to miejsce, tak się tutaj wchodzi. Tu jest właśnie taka druga jakby lokacja z takimi, o, koksami.
Ja chyba doszedłem jakoś od drugiej zupełnie strony. Może z góry to po prostu spadłem, idąc od pierwszego sanktuarium. Być może to też jest dojście. I teraz trzeba zrobić coś takiego. Trzeba po prostu skoczyć i w tym momencie zrobić w lewo, czego ja nie zrobiłem. I teraz jestem w lesie. I nie wiem, czy stąd wyjdę, bo chyba nie. Tak, to właśnie trzeba było po prostu tamtędy się przedostać. I wracamy do punktu wyjścia. Także tutaj jak spaprzecie, tak jak ja, no to niestety od nowa. Ja teraz nie miałem żadnych gwarancji, że uda mi się tutaj tej sztuki dokonać ponownie. O, udało się. Drugie podejście. No i to jeszcze nie wszystko, bo później jeszcze trzeba skakanie zrobić. O, udało się. Udało się. Także jakoś tam wskoczyłem. Jest to parę minut właśnie od sanktuarium, tak jak wcześniej mówiłem. I tu już powolutku dochodzimy do miejsca, w którym zacząłem odcinek. Chciałem to pokazać całe. Dobrze, że się tak nawet stało, że padłem. Teraz tak, tutaj generalnie pada się w dół i w lewo. Znaczy, generalnie trzeba cały czas w dół. Oni nam mówią, idź tam, gdzie światło. No, z prawej, jak widać, były lampki. Tu są lampki chyba. Nie ma, teraz. Na dole jest lampka, po prawej, tak? Czyli prawa strona. Znowu dół. Po lewej jest jaśniej, czyli chyba w lewo. Dobra. Tutaj w dół normalnie. I po prawej lampki, tak? No to ja się napiję. O, jesteśmy. I po lewej, tak? Czyli coś takiego. I w dół. I tu już chyba się... No, tu można się do ściany trochę przykleić. I w lewo. I w dół. Także ktoś chce, to może sobie po prostu popisać lewo, prawo, LP, LP. Będzie wiedział dokładnie, gdzie skakać, czy się odbić, czy nie odbić. No jesteśmy w tym samym miejscu. Także ja myślę, że jeżeli będziemy tutaj, jeżeli byśmy tutaj utknęli, to będziemy się już chyba spotykać tutaj przed bossem. Bo całą tą katorgę wam będę już odpuszczał, to co najmniej 5 minut skakania, to jeszcze ja często ginę przy okazji. Ja sobie tu jeszcze bym zrobił może mędną się. O. I teraz tak, nie wiem, czym się ich leje, szczerze mówiąc, aż tak z ciekawości sprawdzę. Zobaczmy tego bossa. To pajacowaty boss jest i chciałbym się z nim uporać. Właśnie wydaje mi się, że teraz niekoniecznie sobie z nim dam radę. Ale zobaczmy, czy nie ma jakichś ukrytych właśnie odporności. Ja sobie tylko zerknę, jeśli mi się uda. No generalnie piszą, żeby ich lać walką wręcz, raczej znaczy młotkiem. Natomiast ten taki latający jest odporny na młotek i właśnie trzeba go bić mieczem, także tego z kijem i tego z mieczem trzeba bić młotem, a tego trzeciego latającego trzeba bić mieczem. Dobra, to skoro tak, ja jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko jest ok. Tak, no to tak, no to generalnie pomijając tego, co fruwa, będziemy tłukli młotkiem. No i ja myślę, że sobie znowu zrobimy tutaj to, co poprzednio, czyli tego pierdka włączymy. To też. No i zobaczymy, może się uda. Dobra. Spróbujmy zabić tego z mieczem, nie skupiać się na dwóch pozostałych. Dobra. Ja tak zdzielić jeszcze raz. To było bardzo fajnie, tylko on mnie teraz ukrzywdził. Spoko, tylko że ja bym się musiał napić teraz. I on by musiał znowu do mnie przyjść. Źle to zrobiłem. Dobra. W sumie to... Kościoła o to chodziło, żeby on tu na mnie... do mnie podszedł. On się zablokował w ogóle, pajac. Próbuję się stąd wyturlać. Się nie udaje. Dobra. Teraz byłoby trzeba jednego sobie tutaj zwabić. Ja bym go
zablokował. Chyba trzeba tak z nimi biegać właśnie, góra czy lewo, prawo. Tego raczej bym na koniec zostawił. Dobra, teraz odskok i myślę, że nawet dwa razy. Ja tej walki nie widzę za bardzo, ale spróbujemy. Zostałem przy mocie. To jest mało blokowania, mógłbym tarczę zmienić. Dobra, o to chodziło mniej więcej. Dobra, dostał. Wybitnie nie o to chodziło. Okej, okay, jakbym tego z młotkiem dorwał teraz. Albo tego. Dostał. Dostał. Tak. Role, role, role. Dobra, żyję. Dobra. Jeden leży. Ja też prawie leżę. O nie, kopnął mnie dziad. Dobra, dostał. Teraz musimy go na jednym podku zabić, pajaca. Nie czytaj książki, facet, tylko umrzyj, proszę ciebie, oto. Coś tam mało tej tutaj staminki zostało. Kurczę, jestem zestresowany, bo ta walka, powiem szczerze, łatwa nie jest. A jeszcze nigdy nie miałem z nich kawałków, także to by byłoby fajnie sobie z nich porobić broń. Czy zobaczyć w ogóle, jaka broń z nich jest, bo nie wiem. To jest taki właśnie opcjonalny boss chyba do kolekcjonowania najlepszych broni. Znaczy nie koniecznie najlepszych, ale w ogóle wszystkich. Bo on daje właśnie trzy te takie dusze z bossów. No nieźle, trochę wiedzy plus niezły build. Dało radę, no ale pierwsze podejście było żałosne. I pokazałem wam podejście do nich, także to mnie też bardzo cieszy. Zobaczmy, gdzie nas wyrzuci. Szczerze mówiąc, ten wolał teraz wrócić do bazy. O, pięknie, wszystkie trzy rzeczy. Tak. Co jeszcze nam dali? Perłę. No to jeszcze tym bardziej jedna boss, znaczy jedna broń właśnie z bossa. To tak, to ja bym się teraz wycofał. Aha, to nie jest to sanktuarium. Z tego byśmy szli do bossa. Ostatniego w grze, a ja nie chcę iść do bossa ostatniego w grze, więc robimy tak. Ja bym teraz skoczył sobie do zamku. Nie wiem, czy możemy. Tak, możemy. Ogarniemy sobie poziom. Zaraz. Tak, poziom. Teraz zobaczymy. No, nie mam dusz praktycznie w ogóle, ale zobaczymy. Nie, spoko. Zobaczymy zaraz, co byśmy z tego mogli mieć. Teraz tak, co ja tu jeszcze chciałem dołożyć? Ja bym sobie jeszcze dołożył siłę. Ewentualnie tarczę w przyszłości. Tak. I teraz tak, gaz bez tarczy czy starczą? Sam nie wiem właściwie. Musiałem sobie jeszcze upgrade'ować tą bluzkę, którą teraz używam. Ja bym się spróbował może ją trochę ulepszyć. Ona jest strasznie licha. Tak, Rider's Hardness. No ona jest niestety biedniutka. Ale ja bym ją sobie trochę poprawił. Zawsze lepsze to niż jakieś szmaty totalne. To jest, zdaje się, ciężka zbroja pierwszej klasy, więc taka no, dosyć biedna. Jak widać, jak na klatę, to jest praktycznie nic. Ale jednak te parę procent czasami decyduje o zgonie lub niezgonie. No bossa utłukliśmy, to jest bardzo fajnie, także teraz praktycznie mógłbym się chyba już skupić na ostatnim bossie, ewentualnie jeszcze zrobić... mógłbym znaleźć jeszcze jeden kowenant, który jest w Pitchwoodzie i drugi kowenant, który by powstał, kiedy byśmy zaatakowali jakiś kowenant i chyba padli. Tylko ja nie jestem pewien, czy to ma sens. Czy ja to chcę robić? Bossy, raczej bym zabił wszystkie bossy, natomiast zabawa w kowenanty i jakieś tam dodatkowe sekrety to już może niekoniecznie.
Głównym celem właśnie moim było przejście samej gry, pokazanie wam tego buildu mniej więcej, znaczy to jest powiedzmy taki build uniwersalny, bo on przede wszystkim daje nam obronę, tarczy i dosyć dobre obrażenia, natomiast później się już można bawić właśnie w magię czy coś innego. Chciałem po prostu pokazać, jak zabić wszystkich bossów, jak się właśnie przed nim bronić, jaki tarcz używać, bo ja tutaj praktycznie większość na tarczy robiłem. Natomiast czy chciałem robić coś więcej, to już chyba niekoniecznie. Dobra, zróbmy jeszcze coś może takiego. Zastanawiam się, gdzie teraz iść. No tak, z tego co mi się wydaje, to byłoby chyba wszystko, jeśli chodzi o bossy. To ja bym jeszcze musiał... Dobra, zróbmy jeszcze taki numer. Czekajcie. Ja chciałem tylko skończyć sobie upgrade'ować. O, 208. I to powoduje, że te zielone golemy w lokacji przed bossem padały na hita, bo zadawaliśmy właśnie 200 punktów obrażeń. To jest trochę gorzej, bo tu jest taki właśnie duży też pajac, ale on jest pancerny. I nie chce ginąć tak szybko. Czego te drzwi są nieotwarte? O! Co tu było? Teraz. Aha, jest jedna itemka. No dobrze, niech wam będzie. Serio? Padłeś, dobra. Teraz możemy wrócić i zobaczyć sobie transmutację, a ja sobie jeszcze dokończę właśnie tego tutaj upgrade'a. Gdzie ja to mam? O, gdzieś ta zbroja mi poleciała na dół. Nie, no musiała być gdzieś wyżej chyba. Tu jest. No, dobra. Także poziom 6, można by też poziom 5, znaczy 7, ale nie mam kasy. Zobaczmy tak wstępnie z naszych broni, czy się coś pojawiło na transmutacji, bo nie jestem pewien, co się robi z tych nowych trzech dusz, które zdobyliśmy. Ja jeszcze sprawdzę tarcze, starczy raczej słabo, nie właśnie po co są te tarcze upgrade'owane, one są po prostu beznadziejne jak dla mnie. Nie widzę zupełnie sensu. Po co miałbym na przykład taki mirror shield robić, niby na błyskawice, ale nic ponadto. Ta też jest dość taka dziwna. Stabilność za niska stanowczo. Dobra, i tu mamy taką dosyć fajną. Zobaczmy broń przede wszystkim. Pałka. Pałkę możemy zrobić na to. I to jest główne podejście. Natomiast nie mamy do tego skilli jeszcze. Następnie mamy... Młoty, to mnie kot interesuje. O, świetna sprawa. Berło trójcy. Fajne jest, muszę powiedzieć. Ja generalnie się skupiałem na tym. Tylko tak, piąty poziom nie możemy używać tarczą, tylko bez. Więc ja bym jednak poszedł w to. W tego błąkraszeniem. Dlaczego on jest lepszy? To jest bardzo dziwne. Może to od buildy zależy. Skalowanie, no siły mam dość sporo wsadzone. Także o, mamy dwie opcje. No ja bym generalnie poszedł z tego błąkraszera. Tylko nie mamy skilli jeszcze do tego. Co do miecza, no to tu się chyba niewiele też, nie wiem czy coś zmieni, czy nie. Tak, no raczej też bym celował w ten czwartego poziomu. Widzicie, o jest coś nowego, jest też trójcy. 135, ten ma też, nie wiem dlaczego tak. Jest cięższy i ma gorsze obrażenia, ma, niby ma skalowanie lepsze, więc może on przy wysokiej sile jest lepszy. Ale ja też bym tutaj właśnie klasę czwartą brał. No i to wszystko praktycznie, miałbym pałkę i... O. Tą pałkę i ewentualnie dwie bronie klasy czwartej. I to jest wszystko, nic innego nie używam z broni. Ewentualnie jeszcze berło możemy zobaczyć. Roman Crosshair chyba gdzieś miałem, zresztą i tak też go nie mogę używać. To jest od wiedźmy. Nie trójcy. Też tak nic ciekawego właściwie. Zobaczmy jeszcze ten mieczyk, którego ja tam się kiedyś bawiłem. To jest z jakiegoś Horseheada, to też fajnie, że nam wpadło, chociaż nie jest zupełnie bezużyteczne. Lewiatan jest z bossa, nawet fajny, święta broń. Klasa piąta miecze, no nawet muszę powiedzieć, że ciekawa broń, ładne skalowanie ma. Może jakbym właśnie się bawił w takiego jednoręcznego wojownika, którym miałem być, a niestety nie jestem. A to w tej chwili wymagałoby masę leveli, żeby to tak... ugrać. No i to chciałem generalnie zrobić, to mi się podobało, ale w tej chwili tam raczej chyba w to Holi poszedł. Jeszcze raz sobie zerknę tylko. No podoba mi się ten Lewiatan. On jest zupełnie nie z tego bossa. Czy jest to w ogóle jakiś boss z trójcy? Też nie.
też nie. To wszystko były jakieś inne bossy zupełnie. Ten miałby fajne skalowanie dosyć. No i to tyle właściwie. Tutaj wiele nie zdziałamy. Ja jestem praktycznie upgrade'owany. Także zrobimy, myślę, teraz podejście. Tak się zastanawiam jeszcze, bo tak. Albo robić podejście na bossa, albo jeszcze pofarmić. Tak się zastanawiam. Ja myślę, żebyśmy spróbowali zrobić podejście na bossa. Ja bym go lał generalnie. Zaraz, tu jest ta tarcza. Ja nawet tą tarczę spróbował. Bo to znowu nie wyjdzie, bo jestem za ciężki. No to muszę na razie z tą chodzić. No tak możemy podejść. Tu jest odporność na strajki. O, wprawdzie nie wiem, czy on w ogóle bije strajkiem. Czy on bije strajkiem, czy bije slashem. On raczej bije slashem. Zaraz, jak ja to dałem. Tak, sól byśmy zmienili. Tu była siła. Co mu to mogę zwiększyć? On Arcanem to on będzie bił tymi pociskami swoimi. I tu gdzieś było chyba na strike. Ja nie wiem, czy on w ogóle bije strajkiem. Trudno mi powiedzieć. Załóżmy, że bije. Zobaczmy jeszcze nasze. No tutaj jest średnio 48 na strajka, właśnie nie za dużo. Dzięki ringowi więcej. Na slasha jest trochę lepiej. Na Arcana jest mało. Spróbuję mieć tak samo jak poprzednio. Podejść do niego. No może się uda, jeszcze jak nie, to mam jeszcze kilka pomysłów. Jeszcze bym sobie tylko jeden czar zmienił. To był taki czar osłony. To nie było cleanse, tylko to było. Zaraz. Divine Armor to był. Ja myślałem, żeby to włączyć i wziąć mod w dwie ręce ewentualnie. Ale myślę, że teraz spróbujemy sobie zrobić podejście. Zaraz. Tak, musimy przyjść tutaj właśnie. No i tu jest też ten problem. Jeżeli idziemy stąd, to podejście na bossa wygląda tak. Ja na razie wyrzucę tą tarczę. Podejście na bossa wygląda tak. Musimy tutaj przyjść, ubić tego, pójść w prawo, skoczyć chyba. Tu znowu ubić. O, na hita. I tutaj będziemy chyba sobie. Tak, i tu się generalnie spada. Tak, normalnie na ryj. Tutaj można się napić. I stąd. Zaraz, tutaj myślałem, że jest podejście do tego bossa opcjonalnego, a właśnie nie jednak. Tutaj jednak się nie da doskoczyć, więc tutaj normalnie sobie spadamy do tego drugiego sanktuarium. To jest drugie sanktuarium w tej lokacji. I teraz stąd musimy niestety pieszo podyrdać sobie tutaj, uciec przed nim i iść w stronę bossa fabularnego, którego już zabiliśmy. I tak wygląda całe podejście. Także jeżeli się cofacie od głównego bossa w celu farmienia, no to niestety, o ile wiem, tu nie ma innego sanktuarium. Może jakiś skrót istnieje, ja nie wiem o tym. No i tu trzeba niestety ręcznie zasuwać aż do drugiego sanktuarium, no chyba że chcecie iść od tego i znowu za każdym razem użerać się z tym tutaj wielkim rycerzem i tutaj dobiegać. Myślę, że to nie ma sensu, bo tak czy tak jakieś tam obrażenia od spadku będą. A tu jeszcze dodatkowo ten rycerz nas może za każdym razem zatłuc. Więc tutaj niestety trzeba wrócić i odblokować sobie. Bardzo taka czarno-biała ta gra się zrobiła. No w ogóle jest taka dosyć mało koloru, ale tutaj jest wyjątkowo mało. Tak jest, trzeba wdrapać. Tak. Oczywiście tutaj bym pewno masę sekretów pominąłem, ale to już jest normalne. No i cóż, idziemy dalej. Jeszcze tak spojrzę sobie tylko na jedną rzecz. Czy ja bym mógł sobie tutaj jakiś czar jeszcze ustawić? Arcana nie będę używał. Zresztą są takie kulki ewentualnie, ale on raczej nie dostaje mocno od żywiołów, więc to chyba nie ma sensu. No chyba, żeby czystego maga zrobić i tam wymaksować obrażenia, to może, ale nigdy mi się to nie udało, szczerze mówiąc. Zawsze jakoś ten, nawet jak robiłem maga, to ewoluował wojownika. Zrobimy jeszcze jedno podejście, myślę, na bossa. To ja, generalnie ja zawsze idę w lewo. To da się zejść tak, że się nie obrywa w ogóle od upadku, chyba. Chyba się jakoś da. Natomiast ja nie bardzo wiem jak, więc ja sobie po prostu zawsze tutaj spadam na ryj. Raz, chyba. Chyba tylko raz się spada na ryj i później przed bossem się drugi raz spada na ryj. I to jest wszystko. Także no dwa potki trzeba poświęcić.
i spróbujemy go tym młotem jakoś obić. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł w ogóle. No, młot jest na pewno najlepszą bronią na tego bossa, natomiast... O, jakby to zrobić. Zróbmy sobie może tak. Ja sobie aktywuję tego miśka i... Dobra, niech będzie Arcane Weapon. Czy ja to wybrałem, ten cały bless? Chyba tak. No i tutaj tak, ja spadam i piję, chyba. Myślę, że na następny odcinek będziemy cały czas tego bossa tłukli, także to będzie nieciekawie. Dobra, ja go walnąłem, on znowu nie dostał. On taki jest po prostu. O, trąciliśmy go jakoś dziwnie. Chyba raczej trzeba czekać, aż on się wypstryka. Takie odnoszę wrażenie. Jest to okienko po jego ataku, ale małe. Ja bym tutaj wypił pota. Go walnął, może tak. Oj, znowu mnie złapał dziad. Strasznie tego bossa nie lubię. Bardzo upierdliwy jest. Zmusza mnie po prostu do farmienia takiego chorego, którego nawet ja nie lubię. Jest ogólnie taki dosyć niemiły. Teraz będziemy to blokować. I mam nadzieję na coś takiego. Wypił potka. O, właśnie, on mnie pewnie teraz złapie. Kurde, miałem go dwa razy walnąć. Uderzył i potem. Po jego kombosie można mu naklepać. Tu ewidentnie trzeba się napić. Walnąć go. O, pięknie. Może jeszcze raz go walnął. Jeszcze raz napił, go walnął. O, dostał. I teraz go szybko jeszcze klepniemy. Nie, tak. No, leży. Także tarcza i młot w jednej ręce. Młot jest zwykły. To jest pierwszej klasy młotek. Także nawet bez upgrade'u. No i będziemy chyba kończyć. Może taki dłuższy odcinek wyjdzie ostatni. Bo w tym momencie zabiłem wszystko. Także jedyne co mógłbym zrobić, to farmić. Tu wam pokażę zakończenie gry i myślę, że parę minut później... O, i tutaj tak. Tutaj jest pierwsze zakończenie, wpadamy do studni. Więc nie wpadajmy do studni. I drugie zakończenie, pogadamy sobie z naszym przyjacielem. Strachem. Bierzemy hełm. I tu jest zakończenie numer 2. Nie wiem, jak to się dokładnie skończy. Bo nie pamiętam. Wiem tylko, że dostałem kupę sprzętu. Aha, gdzieś tam sobie... Aha, staje się tym właśnie... Nie, nie staje się. Tak trochę mnie ukrzyżowało, wchłonąłem jego ciało. No, nie wiem za bardzo, co chodzi. W każdym razie... No... Czy mnie cofnie aż do początku? Nie, chyba nie. A może? Gdzieś tam sobie lecimy w każdym razie. Ciekawe. No w każdym razie to zakończenie daje nam dostęp do dodatkowego sprzętu, który wam pokażę, bo zaraz mnie powinno wyrzucić na New Game Plusa. Chyba, że mnie wyrzuci do menu, bo jak mnie wyrzuci do menu, to bym wtedy zrobił przerwę i pokazał wam po prostu ostatni odcinek, czy kolejny odcinek, takie podsumowanie właśnie tego, co dostaliśmy i z New Game Plus. Dobra, no to chwilka w takim razie na mój komentarz co do samej gry. Ja myślę, że sobie za chwilę klikniemy Escape'a. Zobaczymy, ile jaki był czas gry, z tym, że tam troszeczkę było farmienia poza odcinkami, było też trochę siedzenia po prostu takiego bez gry. Na chwilę była gra włączona, także można troszeczkę jeszcze odjąć od tego czasu, ale z kolei trzeba dodać na farmę. Ogólnie zajmuje około 20 godzin przejście gry. No mi się strasznie podobała. Jedyne, co mi się nie podobało, to te elementy ze skakaniem. Po prostu za dużo zręcznościowości, za mało myślenia i za mało duchu Soulsów, chociaż ducha Soulsów. Natomiast w samych Soulsach też było skakanie i też było upierdliwe, natomiast było go mniej. Także tutaj, jeśli ktoś lubi takie platformówki ze skakaniem, to spoko, to mu się spodoba, a jak nie lubi, no to będzie strasznie się wkurzał. Natomiast reszta to są praktycznie skóra zdarta z Soulsów i to takich niezłych Soulsów. To jest, słuchajcie, tutaj jest 20 chyba dwa bossy, licząc tego z tutoriala. Ja chyba zabiłem 21, teraz może wam powiem nawet, bo chyba sprawdzałem. Tak, to jest chyba 21 bossów, jeśli dobrze myślę. 22 chyba nawet, 22 chyba nawet z opcjonalnym. I 23 jest z tutoriala. Także 22 bossy, to jest nieźle jak na Soulsy. To jest, kurczę, gdzieś pomiędzy
dwójką a trójką, albo między dwójką a, bo ja wiem, jedynką lub Demon's. Jedynki nawet nie pamiętam, no bo dokonuję bossów z dodatkiem, jeśli licząc. Ale no, ponad 20 bossów to jest nieźle. To jest naprawdę jak na Soulsy bardzo fajnie. A tu mamy grę 2D, taką praktycznie platformówkę. Bardzo fajnie zrobiony rozwój postaci. Chociaż to drzewko to tak naprawdę to nie są aż takie znowu super skille. Większość tego drzewka skilli to są po prostu statystyki nasze, które zamiast sobie dodawać plus minus, to dodajemy je. Właśnie tutaj pokażę czas gry jeszcze. Dodajemy je po prostu po jednej, także tak naprawdę tam aż tyle tych skilli jako skilli jakichś ciekawych nie ma, bo większość to jest po prostu odblokowywanie albo jakiegoś kawałka ekwipunku, albo po prostu statystyki. No ale jest tylko generalnie sprzętowo jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo jest kontentu w tej grze. Jest długa, jak widać, o, to jest cały mój czas gry tutaj można powiedzieć, więc to jest tak, mamy 10 godzin, 11, 53, 65 godzin już. A jak widać, zacząłem dwie różne postacie, tutaj zacząłem bawić w jakąś postać lekką, też mi nie wyszła, jak widać, skończyła z wielkim młotkiem. Mój główny koks już nosi właśnie ten młot czwartego poziomu i najcięższą zbroję, poziom 180. No tyle mi zajęło 12 godzin, nawet możecie powiedzieć sami gry, bo troszeczkę mniej, bo troszeczkę tam stałem i nic nie robiłem. No i parę godzin farmy, ale tam było 2-3 godziny, myślę, że w 15 godzin spokojnie, jeśli się wie, co się robi i grało się już poprzednio. Tym buildem, bo nie, możliwe, że inne buildy są wolniejsze lub szybsze. Tutaj próbowałem się bawić w maga, ale też jak widać skończył z młotem, bo to po prostu przyspiesza strasznie samą grę i farmienie, także ciężko się gra po prostu. To jest może minus, że no w sumie podobnie było w Soulsach wszystkich. Jest kilka broni bardzo dobrych i ciężko jest sobie poradzić bez nich, ciężko jest grać bez nich. Tak samo jeśli chodzi o tarcze, tutaj tarcze są bardzo potężne i praktycznie my i tak zawsze z tych tarcz korzystamy i tak będziemy z nimi grali. Więc no trudno się po prostu tak zmusić i wybrać sobie inny archetyp postaci, bo jeśli będziemy na siłę starali się nie używać tego wielkiego młota, nie używać wielkiego miecza, nie używać tarczy, no to ta postać będzie generalnie biedować. Natomiast sama gra jest naprawdę spoko, no 12 godzin to może nie jest jakoś strasznie dużo, ale no Soulsy dwójka miały 70 godzin gry, ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że no sumarycznie to już to pograłem sporo, chyba nawet więcej niż w tej chwili. Może nawet więcej w tej chwili mam w to przegrane niż w Soulsy trójkę. Także bardzo mi się ta gra podoba, bardzo polecam. No tania nie jest może tak do końca, bo to jest tam chyba 18 euro i jeszcze nie widziałem jej w obniżkach. No ale jakby się udało dorwać na wyprzedaży, to jak najbardziej. Natomiast dla fanów Soulsów, którzy pewnie i tak kupują wszystko w dzień premiery, to nawet za te 18 euro można kupić. No jak gra wygląda to wam pokazałem, bo pokazałem wam całego New Game'a i praktycznie wszystkie bossy, włącznie z tym pierwszym, którego nie pokonałem. Jak ktoś chce, to nie pokona. Życzę powodzenia. Natomiast pokazałem wszystkie bossy opcjonalne, wszystkie bossy z gry i strategii i taktyki. Przynajmniej na taki właśnie archetyp postaci, który jest chyba najprostszy. Tarcza i po prostu jak najpotężniejsza broń, plus takie dopasowywanie wszystkiego, odporności i stabilności tarczy i pancerza pod właśnie przeciwników. No i pokazałem też takie w miarę optymalne przejście skąd dokąd, od ogniska do ogniska, mniej więcej od bossa do bossa. Także możecie traktować jako taki niezbyt fachowy poradnik. No i to chyba tyle z mojej strony. Ja wam jeszcze tutaj pokażę tylko New Game Plusa, bo on nie jest długi. Ja myślę, że jeszcze chwilkę wam tutaj pokażę. Zaczynamy tutaj, także już nie ma możliwości, nie wiem dlaczego ten pasek tak się skraca. Nie mamy tu już możliwości na razie zmierzenia się z tym naszym. Zaraz, to jest bardzo dziwne. Piąty poziom Overlorda. Tak, sama mi się założyła zbroja Overlorda, której nie mogę w ogóle używać. Tak ona wygląda. No i jak widać, jest bardzo mocna. Zobaczcie, czy ją tutaj znajdę. Klasy piątej, bardzo fajna, mocna zbroja. No, tylko w tej chwili nie możemy w ogóle używać. Także taki coś dostajemy w prezencie. Ja się tutaj przezbroję może w nasz standardowy sprzęt, czyli założę sobie tą praktycznie zbroję z początku gry, plus te rękawiczki. Kowala. Standardowo sobie wyłączymy tutaj. Ja myślę, że to reszta może w miarę na razie zostać. Tak, w dwie ręce. Przeciążenie jest ok. Dobra. Co się jeszcze dostaje? Dostaje się jeszcze chyba tarczę Overlorda, właśnie taką. Zaraz, to nie jest ta. Tainted? Nie, Tainted się znajduje. I ona jest tak jakby pasuje nam do tego seta. Ale ją się dostaje wcześniej.
Także dostajemy zbroję całą i zdaje się, że się dostaje chyba jakąś broń też. Tutaj ten Ranger to też był wcześniej. Nie, broni się chyba nawet nie dostaje, natomiast dostaje się, znaczy jest możliwość później zrobienia broni z duszy tego bossa ostatniego, którego pokonałem. Ale to już jest normalnie taka, no po prostu trzeba zrobić to w New Game Plusie i znaleźć transmutację. Także no, na pewno dostałem pancerz. To mogę na 100% powiedzieć. Także nagrodą jest pancerz. No i resztę rzeczy się generalnie znajduje. Później jeszcze się robi broń z bossa, także chcecie zagrać broń z tego ostatniego bossa, to musicie sobie tutaj ją zrobić. Tam zdaje się jest jakiś miecz czy coś takiego, wcale też niekoniecznie najlepszy. No i pokażę wam jeszcze tylko jak to tutaj wygląda. Nie wiem czy z tym gościem, z nim chyba trzeba pogadać. Bo on mi tutaj da, zaraz, on mi da, nie, on mi nie da, tutaj jest kluczyk do sanktuarium, jest zaraz na początku w skrzynce. Nie wiem, czy chcę z nim gadać. Chyba, nie, on właściwie już niczego nas nie nauczy. Także pokażę wam tylko ilość dusz, jaką się tutaj dostaje i dojdziemy do sanktuarium i chyba się na razie zatrzymamy, ale ja myślę, że mam jeszcze, o, 600 dusz za głowę, tak? Czyli tutaj po prostu farmienie to jest coś pięknego. Można tłuc kogokolwiek. Można sobie nawet biegać po tej pierwszej całkiem lokacji, gdzie wam pokazywałem pierwszą farmę. W pierwszym odcinku chyba. I znaczy tam była przerwa właściwie, ale pokazywałem wam tę farmę, tylko później zrobiłem przerwę, żeby sobie godzinę pobiegać na 40 minut. Także tutaj może być dokładnie to samo. Tutaj znowu sobie włączamy sanktuarium. Nie wiem, czy mi zostały te NPC. Zobaczmy. O tak, zostały mi NPC, czyli możemy od razu sobie walnąć tutaj. Zaraz, kogo by tu dać? Ja na razie chyba nie będę szalał, nawet nie będę dodawał. Przydałby się lider, żeby gdzieś pofarmić, ale na razie nie mamy. Dobra, na razie sobie to odpuszczę. Nie będę na razie nic pakował. Przejdziemy się tylko kawałeczek. Myślę, że to. No, myślę, że zrobimy tylko tutaj taką małą rundkę do początku. I zaraz jeszcze tylko wbiję poziom i to będzie wszystko. Także tutaj jak widać dostajemy to samo, nic ciekawego. Później jak zwykle będziemy mieli dwa sety z tych samych zbroi, także to jest bez sensu zupełnie. No i tutaj możemy sobie ich, prawda, obić. Oni na szczęście padają na hita, życia mają dużo więcej, ale o, 600 za sztukę. I zaraz mam tego ringa. O, nawet nie mam ringa, także jakbyśmy sobie jeszcze na przykład wzięli pierścień na duszę i zabili kogoś, to. Tutaj zostało mi trochę dzwonków. Jakbyśmy mieli pierścień na duszę i na przykład zdzielili takiego gościa, to dostajemy 706 dusz. No i to jest właśnie piękne. Tu do takich kolesi zwykłych też 600 ponad. Nie, następny. Także tu praktycznie jak ktoś, tak jak ja, że tutaj tak w miarę po normalnym przejściu gry bez jakiegoś wielkiego farmienia, to w tej chwili można sobie tutaj spokojnie dobić poziom. Nawet sobie po prostu biegając tutaj po tej lokacji. Jak widać dusz przybywa bardzo. Soli. Ja wiem, że powinno się mówić sól, no ale już tak jako gracz soulsowy to mówię językiem soulsowym. No i tu sobie jeszcze zabijemy dwóch kolesi i wrócimy do bazy. Powinni wyjść. Oj, takim jednym ciosem, prawda, od razu 1372 sole. Także tutaj spokojnie można sobie farmić. Myślę, że ja wam po prostu pokażę wszystkie bossy na New Game Plus, jeżeli będę w ogóle New Game Plus nagrywał. A myślę, że będę. Mam jeszcze drugą postać, ona jest na New Game Plus 2, także może bym wziął tą postać i spróbował właśnie z niej zrobić takiego jednoręcznego wojownika, tak jak to miało być. Myślę, że tutaj zdobywanie poziomu poszłoby w miarę sprawnie, także mógłbym spróbować coś takiego zrobić. Może wam pokazać właśnie trochę inną rozgrywkę. Natomiast, no, myślę, że całej gry bym nie pokazywał, jeśli już to raczej byłyby to właśnie same walki z bossami, takie króciutkie. No i między tym oczywiście ja sobie będę pykał i przede wszystkim farmił bardzo mocno, bo tutaj farma to jest podstawa dla mnie. Także o, tak teraz właśnie tutaj sobie dobiliśmy poziom po pokonaniu bossa i od razu tu możemy sobie na przykład powiedzmy, nie wiem czy ja będę chciał lekką zbroję, może niekoniecznie, bym sobie udźwig trochę dowalił, no to powiedzmy, że sobie ten udźwig poprawimy. Do setki można spokojnie. Jeszcze sobie gdzieś tu znajdę może drugi udźwig. Gdzie to może być? No siłą też bym nie wzgardził, szczerze mówiąc. O, tu mamy kolejny udźwig, także sobie poprawimy. Mamy 80, tak, 5 chyba. Teraz w tej chwili 84,5. No, dobra. Także tak to wygląda. I myślę, że jeżeli byśmy się jeszcze widzieli w serii Soulsów, to. Znaczy Soulsów, Solta i Sanctuary. To byłoby to myślę już na pierwszym bossie w New Game Plus. Jesteśmy teraz w New Game Plus.
Myślę, że sobie pogram trochę samemu. Tutaj po farmie dobiję trochę postać i jeśli bym nagrywał, to pokażę wam po prostu w osobnej, może nawet serii samych bossów na New Game Plus, jak to wygląda. Także to byłoby na tyle. Ostatni odcinek nagrany, seria zakończona, całego przejścia. Macie poradnik, taki powiedzmy. No i mam nadzieję, że się wam podobało. Zobaczymy się pewnie w jakichś kolejnych seriach. Mam kilka zaplanowanych. Nie wiem, czy będę teraz się jeszcze bawił Soltem. Myślę, że troszkę tak. A później myślę, że będą kolejne serie. Jeśli tylko będzie to możliwe, to na pewno znowu coś dla was nagram. A na razie się żegnam i po tym długim 40-minutowym odcinku no odsapnę sobie trochę i zajmę się w przyszłości kolejnymi materiałami dla was. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.